Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Widzisz co tu stoi? Projekt No Name. Pewnego pięknego czasu, pięknego dnia, pięknego tygodnia, pięknego dzionka, pięknej godziny napisała do mnie osoba na Instagramie i teraz tak, witajcie w projekcie No Name. Czym jest projekt No Name? Jest to nietuzinkowa operacja, która ma dostarczyć nam wszystkim sporo frajdy, nauki. Wytypowaliśmy do niej czołowych detailerów oraz największe sklepy detailingowe z całej Polski. Polega ona na sprawdzeniu preparatów, które są zupełnie pozbawione otoczki marketingowej. Zajebiście. Informacje o cenach oraz szaty graficznej są wyjałowione, a w każdym z nich został zastosowany podobny zapach, abyśmy mogli wszyscy skupić się tylko i wyłącznie wyłącznie na samym ich zastosowaniu. Wprowadzając kosmetyki na rynek, dobierzemy odpowiednie barwy i dodamy na końcu smaczne nuty zapachowe. Pojawią się jeszcze w tym sezonie, nie wiem w którym, bo u mnie wiecie jak to bywa. Produkty dostałem chyba dawno, nie pamiętam, zimą albo przed latem. Głównym celem projektu jest obiektywne sprawdzenie jakości, którą tworzymy i zajęcie stanowiska bazując tylko i wyłącznie na samej zasadzie działania preparatów. Podzielcie się opinią i wynikami testów, będzie bardzo pomocne. W pierwszej paczce pragniemy przedstawić docelowo około 10 pozycji, ja dostałem 5. QD, aplikacja na sucho, wosk w płynie, aplikacja sucho-mokro, płyn do szyb, dressing do wnętrza, top coat. Pełne wiązanie top coatu po kilku godzinach, wosk do lakieru. No tak, to wszystko mam. Cenowo nie podajemy wszystkich spostrzeżeń podobnych w fazie testów, abyście mogli wyrobić sobie własną opinię, znaleźć najbardziej optymalną ścieżką bez zbędnego reklamowania. Czyli tak jak lubię, tak jak uwielbiam. No dobra, teraz słuchajcie. Zacznę od płynu do szyb, z tego względu, że Mańka umyłem i jedziemy z płynem do szyb. Mikrofibry, których będę używał, będą to FX Protect. Z tego względu nie reklamuję, ja je dostałem. One prędzej czy później miały się pojawić. Dostałem paczkę od FX Protect, wszystko w swoim czasie oczywiście, wszystko się pojawi. Wszystko, widzisz. I teraz tak, do szyb szukamy. Jest. Myślę, że to ta. Dokładnie. Tak, to będzie ta. Zobacz, piękna. Mikrofibra 40x40. Gramatura 750. Ładnie zapakowane. Zobaczmy, co to będzie. Będzie dwa w jednym, słuchaj. Grubo. Zajebiście. No, konkretnie. I w środku włos. Mam nadzieję, że damski. Teraz tak, pierwsze spostrzeżenia. Koreańskie. Popatrz ty się. Nie Tajwan. Korea. To zamykam. Żeby nie kurzyło. Nie wiem, na ile starczy mi baterii. Teraz tak, zaczniemy od płynu do szyb. Okej. Gąbka. Tak jakbym taki gąbczasty, pianka. No dobra, bierzemy płyn do szyb. Projekt No Name, zapach. Wszystkie mają podobne, więc tutaj się nie będziemy marcepanu, migdałów. Fajne, fantastyczny zapach. Lecimy. Dużo. O tak, mikrofibra musi dużo płynu zaciągnąć. Widzę, że płyn siedzi. Przecieram. Uwaga. Ale zajebiście się nią myję, tą mikrofibrą. Naprawdę. Ale super. Uspokój się. Co to ma być? Nie widzisz, że dziadzia nagrywa? No. Fajna. Fajna mikrofibra. A płyn? Słuchaj. Ładnie pachnie, ale czy odparowuje sam? Chyba tak. O kurde, fajnie. Elegancko. Bez zbędnych bajerów, dobra. I ta sama strona, słuchaj, mikrofibry. Ciągnie niesamowitej ilości płynu. I zobacz, i tu jest sucho. A tu? Tu też sucho. Na tyle stron. Zajebista mikrofibra. Uwaga, sprawdzamy tu. Jak będzie z odparowywaniem? 13 stopni, delikatny wiaterek. Uwaga. Co się dzieje? Odparowuje? Odparowuje.
idealnie, perfekcyjnie. Słuchaj, ja nie wycieram nawet do sucha. Odparował perfekcyjnie. Wow, no to sprawdźmy tu. Cyk. Do mywania nie sprawdzę, bo nie mam na czym, niestety. Ok, i teraz sobie odwrócę i zbiorę. Po prostu. Super. Powiem Ci tak, że zajebista mikrofibra. Trochę twarda, ale fajne jest to, że jeszcze nie przesiąkła. O, to kurczę, oblecieć auto, to będzie miód malina. Lustereczko sprawdźmy. Ok. Odwracam i zbieram. Spoko. Płyn zajebisty. Naprawdę. Co mogę powiedzieć? Tak, na szybę. Oczywiście lepiej jest na mikrofibrę. On gdzieś tam zdradza, że jest to płyn do szyb. Tak się przebija mi się trochę, wiesz co, taki zapach, przez moment mi się pojawił zapach mojego ulubionego płynu, którego już nie ma, od The Tailor's Magic. Naprawdę. O, tu w słońcu będzie widać. Nie no, bardzo fajnie się nim pracuje. W ogóle mikrofibra też mistrz. Nieźle. Zobacz, odparowywanie, kurde. Ja pierdzielę. Kliknę i zostawię, zobaczymy co będzie. Ściecha płynie, to zrobię tylko tak. O, zobaczymy jak odparuje. No co mogę powiedzieć, no słuchaj, no... Bajeczka. Płyn bardzo fajny. Poślizg przez tą mikrofibrę, powiem Ci tak. Mikrofibra będzie super domywać, będzie zbierać naprawdę super syf, ale przez to jest... stawia taki delikatny opór. Tak jakby się kleiła, ale tak czy tak jest fantastyczna. Ja pierdzielę, ileś w tym szyb będzie można zrobić. Obłęd, słuchaj. Teraz to już tylko klik i ona, co fajne, trzyma cały czas w sobie ten płyn. Oczywiście z brudem, nie, na tej stronie. Ale to czyścimy drugą. O, zobacz. No, płyn fajny, szybko się zbiera. Stryk i już. I jest po wszystkim. Tak naprawdę to zero wysiłku. Dobra, tutaj. Nie wiem, jakby było na mega zabrudzonej szybie. Dobra, okej. Co my tu mamy? Zobacz, jak odparował. Czy coś po sobie zostawił? Wiesz, to takie delikatne, ale to tak jak błater z pociki. No wiadomo, no kurz. Teraz tak, wjeżdżam z mikrofibrą i czyściutko. No, fajny. Fajny, poprawny płyn do szyb. Mikrofibra? Obłęd. Tak naprawdę ta mikrofibra, mam wrażenie, że to bardziej na autobus niż na takie autko. Zobacz, ta strona się zmoczyła, a tu mamy suche. Czyli odwracamy i jedziemy dalej. Rewelacyjna. O, to będzie chyba moja ulubiona mikrofibra. No dobra, to odstawiam. Mikrofibrę też odkładam. Naprawdę zajebiaszcza. Następne, co my tu mamy? Top coat. Ok, top coat będę chciał położyć na maskę. Z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o hydrofobowość, to było kiepsko. To było dobrze. Tak pamiętam. A czy tak jest? Tak, tak, tak było. Dokładnie. Ok. Wosk położymy z tamtej strony, a z tej strony położę kudeka, bo tu była lepsza hydrofobowość. Ok. Dobre. Top coat. Zobaczmy zapach. Tu będzie chyba bezzapachowo. Tak, taki. A nie, podobny. Ale mniej intensywny. Dobra. Tak, on tam. No, tam się coś przebija dziwnego. No dobra, zobaczmy. U siebie wytrę. Tutaj weźmiemy mikrofibrę. Mikrofibrę, nie wiem, kurczę, Royal coś tam. Tutaj mamy Blue Sky, kurczę. Białej to mi szkoda. To pójdzie na włoski, na kudeka. O, tu mamy sudę, zobacz. Ho, jaka duża. A tu w ogóle pluszak. Ło, to tamte to do włosków pójdą. Dobra, do top coata wezmę niebieską. Gramatura
320, gramatura 500. Bierzemy 500, ta będzie do pasty, dobra. Gramaturka 500, co my tu mamy? Bluzka i coś, mikrofibra. Zobaczmy następną. Ok, dobra. I pod mikrofibrę. Ale gruba, mięsista, zajebista. No, uj, tak, nie znam ceny, ale fajna. Fajna, naprawdę fajna. No dobra, to co, lecimy. Wiem, że na białym lakierze, no ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Rozprowadzanko. Na lampę psiknę. Tam, tarararam. Rozprowadzanko. Dobra, i docieranko. Zobaczymy później śliskość, spoko. Jak na razie wszystko idzie ok, no. Połysk, połysk, połysk. No na białym cię. Ciężko złapać, żeby tak się szybko określić. Ono na pewno z czasem jeszcze się będzie utwardzać, więc po kilku godzinach pewnie wyjdzie dopiero, co jest 5. Dobra. Dałem mi dużo. Zobaczmy. Rozłożę. Ok. Mazów też nie sprawdzimy, bo nie mamy. A nie, wjadę na piano. O właśnie, może na piano zobaczymy, czy maskuje. Tak, pójdę po taśmę. Troszeczkę stawia opór, tak jakoś tak ciągnie się, tak. Wiesz co, nie ma tej płynności takiej, jak w lubię. Śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie. Ale zobaczmy teraz. Tak, jest taka tempa przy aplikacji. Nie ma tej takiego poślizgu. O, tu, gdzie jeszcze nie dotarte, to czuję, że produkt siedzi. Fajna mikrofibra. Taka gęsta, taka mięsista. Naprawdę fantastyczna. Ok. Ona do powłok by była też dobra. Do zbierania. Z tym splocikiem taki fajny, ma krótki. Nie jest to typowa do zbierania powłok, ale ona by się fajnie sprawdziła. Ok, teraz już lecę na sucho. Tak, cały czas, słuchaj, nie ma tego poślizgu takiego, jest tak tempo. Tak, nie ma poślizgu. Dobra, ok. Zobaczymy, jak to odżyje. Zobaczymy połysk. Nie wiem, ciężko. Nie, no fajnie. Fajnie, widać, że coś siedzi, ale idę po taśmę. Mam tasiemkę. Mam nadzieję, że za bardzo nie szumi dźwięk, bo wiadomo, że tu zrobię. Że jak jest wichurka, to też szumy wkurzają. Przepraszam, nie denerwuj się. No niestety, na takie czasy warunki mam, jakie mam. Nowa strona, ok. Dobra. Cyk. I tu sobie pozwolę zarzucić. A. Ok. Cyk. Natychmiastowo odparowuję. Słuchaj, przy tej temperaturze po prostu znika w oczach. Znika. Natychmiast. I tu na przykład na piano fajniejsze poślizgo. O tak. Tu jest bosko. No i co? Jest maskowanie. Jest maskowanie. Jakby ci to pokazać. Kurde. Tutaj ci tego nie zobrazuję. Przejdziemy tam. Jednak jest maskowanie, słuchaj, tu będzie widać, czy tu będzie bardziej widać? Chyba tu, tak, tu będzie widać. Tu tak, tu są waterspoty i inne kunstkwoty. Ok. Słoneczko świeci. Bardzo dobrze. Bzyk, bzyk, bzyk. Trzy razy, może i za dużo. Spokojnie, dziadzia, emocje mną targają. Czujesz to? Czujesz? Czujesz te emocje? Zawijaj się. O, teraz. Tak to zrobimy. Tu. Ok, odwracam. Bardzo fajnie odparowuję, słuchaj, natychmiast.
teraz tak, czy zamaskował mi wszystko? Nie, wszystkiego nie zamaskował, ale różnicę czuję, że będzie widać. Widać? Ho, ho. Oj, 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 oj. Bardzo widać. Postaram ci się to pokazać. Nie wiem, czy ty to widzisz. Pewnie nie widzisz. Teraz tak, waterspoty, czy zbiera, nie zbiera? Nie, tylko i wyłącznie przykryło. I to też, to nie jest takie maskowanie mistrzowskie, ale widać ewidentnie, że tu jest takie nasycone. Tu dosłownie jest odcięcie. Kurde, szkoda, że te GoPro tego nie łapie. Tu ma waterspociki, zobaczymy co zrobi. Na ile je przykryje, a na ile... Może zbierze. Świeżutkie takie, można powiedzieć. No i dobra, zobaczymy czy wyrównamy. Ok, odwracam i docieram. Fenomenalnie odparowuje. Słuchaj. Tam gdzie są waterspoty, no to widać je. Zrobiły się ciemniejsze, bo je uzupełnił. Odcięcie teraz znikło. Teraz tak. Co ja tam widzę? Poczekaj. Kurde, widzisz, w kieszeń. Lubi zostawić jakąś tłustość na szyję. Tu widzę. Odwrócę sobie mikrofibrę. Tak, żeby mieć czyściutką. O, czyściutką. Tu jest czyściutką z produktu. Ale wieje. Przepraszam. Tu. Nie lubi wody. Co widzę? Tak, nie lubi wody. Dobra. Połysk. Słuchaj. Kurczę. No, jakoś tak. Bez emocji. Bez emocji. Jeszcze tutaj położę. Na piano. Zobaczymy. Połysk bez emocji. Nie targnęło mną jakoś tak strasznie, że... Żebym się tym jakoś bardzo jarał. O, może lusterko właśnie sobie pojadę i tu będę widział już połysk. Czyli zarzucam produkt. Cyk. I docieram produkt. Fajnie odparowuje, naprawdę. No jest, no maskuje ładnie. Tak jak masz dojechany, no rzeczywiście poprawia. Delikatny połysk z delikatnym przyciemnieniem. Wszystko jest tak z umiarem. O, że połysk tak do tego przyciemnienia jest naprawdę fajnie zachowany. No podoba mi się. Tutaj fajny pocisk na lakierze i mnie dziwi, że no nie jest to taki mistrz poślizgu. Nie jest. Dobra, to sobie zostawiamy. Ciekawy. Ciekawy, gdzieś mi spadła zakrętka, ok. Dobra, to mamy. Co tu mamy? Wosk w płynie. Następna mikrofibra. Pyk. Co weźmiemy do wosku? 350. 550. Mint green. No dobrze. 550 gramatura. Sprawdźmy. Czuć. Jedna strona tłuściutka, druga delikatny splot. Też fajnie, może być ciekawie. I bierzemy wosk w płynie. Pierwsze co zrobię, to z woskiem wskoczę. Z woskiem wskoczę na... Nie, przepraszam, to jest Quick Detailer. Dressing. A, tu postawiłem. Wosk w płynie. Dobra. Tam, tam, tam. Zapachu nie sprawdzamy, bo wiadomo jaki będzie, nie? Dwa strzały. I zobaczmy, co zrobi. Raz. Też odparowuje natychmiast. Nie maskuje. Waterspotów nie zbiera starych. Ok, pojedziemy tamtą stronę, bo tamta była w gorszym stanie. Tamta była w gorszym stanie. Na mikrofibrę. Obficie. Zobaczmy. Rozprowadza się jak woda. Ok. Jeszcze trochę. Żeby cały panel. O, dobra, tu widzę, że nie odparował.
ale zbieram i jest ok. Ładnie, przyjemnie, gładko, bez zbędnych bajerów. Ok. Tak naprawdę, żeby przetestować te produkty, to dostałem ich za mało, bo to ta taka buteleczka. Ale na szybko zrobimy taki strzał. Zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zobaczmy rozłożenie, folia. Jak tutaj? Tak, kliknę. Odparowuję. Dosyć powoli. O, tutaj zobaczmy. Czy zbiera coś? Nie zbiera. Ok. Brakuje mi w dalszym ciągu poślizgu przy tych produktach. Tak jak przy tamtym, tak i przy tym. Jest taki tempo. Nie wiem dlaczego. Dobra, odwracam. I docieram. O. Na mokro sprawdzimy? A może sprawdzę. No dobra. To byśmy mieli. Nie, no poszło gładko tak naprawdę na białym. Na czarnym nie wiem jak to będzie. Nie wrzucam, nie chcę mi się tutaj wrzucać tak naprawdę. A, tu sprawdzimy. No widzisz. To piano jeszcze nie było używane. To piano nie było używane. Zobaczmy na czarnym co zrobi. Tururu. Która strona mokra? Ta. Dobra. Czy ta? Jedna i druga. To robimy odwrócić. Odwrócę i... Dobra. Jak to się aplikuje tutaj? Ładnie. I też ładnie odparowuje. Bardzo podobnie. No ładnie. I tu zobaczmy. Jak z maskowaniem? Kompletnie nic. Nic. Tak jakbym nic nie położył. Pomimo, że tu widzę, że położyłem. Zobacz, widzisz? O. Ciekawe. Ciekawe. Śmiesznie. Tak. Bez emocji, muszę powiedzieć, że bez emocji, naprawdę. Tak jakbym nic nie położył. Co chcesz? Ja widziałem, że tam ktoś wchodził. Nie musisz mi przychodzić za każdym razem informować. Naprawdę. Dobra, zobaczmy poślizg. Nic się nie zmieniło. Uspokój się, proszę. Jejku, no ten pies jak się zatnie, tak już koniec. Jak już coś mu nie odpowiada na podwórku, to będzie dotąd, aż nie pójdę sprawdzić. A ja nie mam czasu, przecież to widać. Dobra, czy wskakujemy na tył z woskiem? Możemy wskoczyć. Zobaczmy tutaj. Tutaj było hydro zdechło całkowicie praktycznie po tym fireballu. Zobaczmy jak to uzupełni. Tu jest też gdzieniegdzie będzie spod uszczelek wypływać woda. Nawet i dobrze. Na mokro mi się nie chce sprawdzać. Od razu mówię. Szybko jakby się kończył. Tak kurczę mam wrażenie jakbym tego produktu miał za mało cały czas. Nie ma tej płynności aplikacji, takiej przyjemności. Cały czas, o teraz dopiero jak już go docieram, zaczyna się tak robić przyjemnie, ale przy aplikacji stawia mi cały czas opór. Dobra, ok. Jak załapię wody, to jeszcze bardziej go zatrzymuje mikrofibrę. Fajna mikrofibra, zajebista, naprawdę. Kurczę, jeżeli chodzi o mikrofibry, bardzo fajne. Tutaj w ogóle bez dwóch zdań. No ładnie, ładnie. Połysk, słuchaj, też bez emocji. No nie ma słońca, biały lakier, ale teraz sobie tak się przejdę, bo to jest ta strona. Pewnie ci szumi. Cóż mogę powiedzieć, no tu mi się bardziej podoba jakby. Ale produkty w ogóle, jakie aplikuję, to są bardzo podobne w aplikacji, takie trochę tępe. Ten możliwe, że jest troszeczkę bardziej śliski, no i ten ewidentnie przyciemnie, to w ogóle nie ma tematu. Ten jakby dodawał, miał dodawać tylko połysku, no. Czy zobaczyłem jakiś nadmierny połysk, raczej lepszy połysk po aplikacji tego produktu? Nie. Dobra, to odkładamy, to był. I teraz
następna mikrofibra. I tu będzie pod kudeczka, weźmiemy 350. O tak, mięciutka, malutka. Tą to wezmę do wosku, kiedyś wykorzystam. Dobra. Pstryk. Co to jest jakiś tam? Mystic Blue. Dobra, Mystic Blue. Zobaczmy ją. Też jednostronna, raczej z jednej strony grubsza, dłuższy włos i już w sobie ma jakieś sywki. Nie fajnie. Zobacz, ja ją dopiero co odpakowałem z tego i ma jakieś drobinki, które no, nie fajnie, to mi się nie podoba. Ktoś nie dopilnował czystości tych mikrofibr. O, zobacz. I to nie to, że to jest z innego materiału, tylko takie jakby delikatne, jakby mi mikrofibra upadła na coś, powiedzmy takie patyczki małe. O, tu kolejny. Zobacz. Albo to są może z materiału, nie wiem, ale nieładnie to wygląda, nie fajnie. Czyli zastanawiam się, czy to jest, wiesz, coś twardego, czy coś miękkiego, kurczę. Ale wygląda na to, że chyba miękkie. Dobra. Dwa były takie jakby małe okruchy, patyczki, na pewno nie były miękkie. Niedobrze. Okej, no dobra, składam. Biorę kudeczka i lecę z tamtej strony. Teraz tak, trochę słońce zaszło, przyciemniło, zachmurzyło się. Połysk. Teraz, jak jest taki, zrobił się taki jakby wieczór, no to wygląda zajebiście. Fajnie, tu mi się podoba. Fajne przyciemnienie z połyskiem. Takie jest, kurczę, naprawdę tak fajnie wyważone. Wosk wpłynie jakoś bez emocji, w ogóle nie wzrusza mnie. Teraz zobaczymy kudeczka, co będzie z aplikacją. Obficie na mikrofibrę i lecę. Uwaga, lecimy. Przez ten zapach to mam wrażenie, jakbym cały czas pracował tym samym produktem, nie? Śmieszna sprawa. Ale dobrze, no projekt to projekt. Teraz tak, cóż mogę powiedzieć? Z tych wszystkich produktów ten ma najlepszą śliskość i najfajniej mi się pracuje. O tak, o, no tu jest zajebiście. Tak, wiem, informowałaś mnie już o tym. Zrozumiałem, dobrze, dziękuję. Tak, słuchaj. O, i to jest to, to czego szukam. Uspokój się, proszę. Ej! Co tam malutka? Szczeka cały czas, nie? Musiałem na nią krzyczeć, bo to przecież ile... Słuchaj, nawet wodę złapałem. No to tu rewelacja. Z tych trzech produktów kudeczek mnie najbardziej urzekł, z tego względu, że jest mega poślizg. Pstryk. Na początku jest tak troszeczkę opornie, ale już za chwilę, tylko jak... O, i robi się poślizg. Nie no, kudek fajny. To mi się podoba. Tu fajnie. I teraz na lakier. A co mi tam? Grubo. I lecimy. Tak, kudeczek z tych trzech szybkich zawodników, kudeczek mi najbardziej leży. Super, kudek jest zajebisty, naprawdę. Od razu inna robota. Od razu się robi przyjemnie. I śliskość jest super. I wody się nie boi, widzę. O, to jest to. Od razu inne emocje, co? Super, zajebiście. Kudek fajny. Naprawdę, kudek zajebisty. Tu zaczyna się pojawiać całkiem niezły połysk, całkiem przyjemny. Im dłużej siedzi, tym bardziej mi się podoba, więc widzisz, no to są właśnie produkty, pewnie ma w sobie krzemionkę, no które, kurczę, bo dopiero po jakimś czasie pokazują pazura. No i tutaj naprawdę zaczyna się robić bardzo przyjemnie. Teraz tak, tutaj nie jest źle, tutaj nie jest źle, ale tu jest fajnie. A tu, no wiesz co, ciężko określić, bo to biały, ale śliskość jest, tak. No i tutaj to rozumiem. Bardzo fajnie. Czy ja tu coś aplikowałem? Chyba nie. Nie, nie oklejałem, nie aplikowałem. Tak mi się wydaje. To co robimy? Oklejamy. Na chwilę obecną, słuchaj, z tych wszystkich produktów, z tych pięciu, urzekł mnie płyn do szyb i Quick Detailer, który teraz właśnie będę chciał zarzucić na
piano i zobaczyć, co z tego wyniknie. Pstryk, odwracam. Rewelacja. Nie no, tym kudekiem pracuje się fenomenalnie, naprawdę. I poślizg. I słuchaj, delikatnie przymaskował. Tak, ale to bardzo delikatnie wyrównał. Moim zdaniem jest fajniejszy niż ten wosk w płynie. Zdecydowanie. Już tu nawet nie patrzę. Odparowywanie natychmiastowe przy tej temperaturze. Mistrzu, mistrzunio i od razu połysk i śliskość. No to tu jest bajka. Kudeczek jest fajny. Przyjemnie odparował. Taki typowy kudek. Typowy quick detailer, słuchaj. Zarzucasz, zapominasz. Nawet jak zostawisz widzę, nie zostawi bałaganu. Super. Rewelacja. No dobra, uzupełnię go jeszcze. Ta strona była mokra. W tym miejscu. Okej. Okay. Żeby nie było, żeby auto było całe wysmalcowane. Dobra. Bardzo fajnie. Tak, z tych wszystkich szybkich zawodników, niby szybkich, no ten to nie jest szybki, bo ten wiadomo, że po kilku godzinach dopiero pokażę pazura, ale im dłużej leży, tym bardziej mi się podoba. No, przyjemnie, naprawdę. Fajnie. Ten wosk wpłynie mnie coś, kurczę, drażni. Odkładam. I będę chciał znowu popełnić aplikację wosku w płynie. Nie wiem, gdzie to położę, gdzieś mi spadło. Wosk w płynie i to była ta mikrofibra. Odwrócę ją sobie, teraz tym krótszym wosem i zarzucę sobie z tyłu na zderzak. Tam na pewno będzie trochę wody. Obficie. Obficie, obficie, obficie. I wlatuję na zderzak. O, jak obficie dałem, jest całkiem przyjemnie. Tak, jak obficie jest całkiem przyjemnie, ale już się kończy, czyli trzeba go dużo. Już się kończy ten płynność. No tutaj kudek bryluje, jeżeli o to chodzi. Ok, docieramy. Podobają mi się te mikrofibry, naprawdę. Super, rewelacja, mięsiste. Odwróciłem teraz, widzisz, druga strona tej 550 i też sprawdza się fenomenalnie. Ok. O, i tutaj teraz widzę dopiero. Produktu trzeba dać dużo. Teraz widzę połysk. Tak. Produktu trzeba dać dużo. On musi, kurczę, zwilżyć na maksa. Na maksa musi zwilżyć tą mikrofibrę. O, tak. No i teraz tak. Powtórzę jeszcze aplikację, słuchaj, na zderzak. Na klapę. Przegnę z produktem, czyli dużo. Tak, produktu dużo. O, on ma być, kurczę, naprawdę dużo. O tak, o właśnie. O, i teraz jest inna bajka. A czy wiesz co, zauważyłem, że ten produkt woli mikrofibrę z krótszym włosem. Ewidentnie, ewidentnie to teraz widać. No, przy FX-ie widzę, że mamy jedną i drugą opcję. Dobra. I teraz spojrzymy. No i teraz widzę. Na zderzaku najbardziej. No, fajnie. No ładnie podbiło. Ładnie. Przyjemnie. Przyjemnie. Tutaj są takie nierówności, ale to jest wina tego, że panel, tutaj mnóstwo water spotów i to będzie różnica, tak. Przy aplikacji będzie ciemniejsze, jaśniejsze place. No dobra, słuchaj, to teraz tak. Kolejna rzecz to będzie dressing do wnętrza. Tak? Tak, wewnątrz jest napisane. Ten sam zapach, dobra. Ja idę po stosowny plastik i zobaczymy, co robi z plastikami wewnętrznymi ten dressing. O, tu mam tak, od FX-a znowu, ponownie. Dzisiaj dzień FX-a, kurde. Aplikator od FX-a, biały, sprężysty, fajny, na paluchy, nie za duży, może być niezły.
Teraz tak, umyłem, tak jak widzisz. Film widziałeś, tak a nie inaczej, z tego względu, że testuję pędzel, którego nie chcę ujawniać. Film się dopiero pojawi. Na plastikach rozpiernicza system ten pędzel. Tu tasiemka, tu przykleję, żeby mi to nie uciekło. Raz i dwa. Co my tu mamy? Dressing do wnętrz, ok. Pyk, 15 minut filmu, więc nie za dużo. Trzy strzały, ten sam zapach, rozprowadzenie. Dlaczego na twardym? Bo na twardym wychodzi co jest 5. Jak na twardym wyjdzie połysk mat, to znaczy, że na miękkim to już będzie poezja. I zbieram nadwyżkę. Moim zdaniem troszeczkę nabłyszczył, to już widzę. Tak mi się wydaje. Tak, przyciemnił i odrobinę nabłyszczył. Widzisz to? Tak, nabłyszczył. Czy znacznie? Kurczę, no trochę tak. Trochę tak. On mi trochę przypomina produkt, który się dopiero pojawi. Trochę nabłyszczył. Aż się prosi, żeby go zaaplikować na miękkim plastiku. Kurde, a nie chce mi się autem wyjeżdżać, naprawdę. Wiem, co zrobię. Wskoczę w Audi jeszcze, sprawdzę, tam, gdzie nie mam dressingu. Okej, słuchaj, biorę to. Ale za to śliskość nie bywała. Tu czuć, że siedzi coś. Jeszcze raz nabłyszczyło mocno. No jest troszeczkę, ale kurczę, jest nieźle, jest naprawdę dobrze, jest super. Taśma, słuchaj, specjalnie przygotowałem lampę, tak jak widzisz. Mam nadzieję, że dobrze to widzisz. Tu, do schowka. Dobra, fajnie tak na surowo. Lubię takie manewry, uwielbiam wręcz. Pyk. Nie, jednak coś tu siedzi. Czujesz? Nie chcę się przykleić, a ja wiem, co tu siedzi. Wiem, który produkt. Zobaczymy, co będzie. Delikatnie cyk. Odwracam. No i tutaj, słuchaj, już mniej przyciemnienia, jakby, kurde. Jeszcze jedno podejście. Jakby w ogóle tutaj usiadł pięknie. Całkiem inny plastik i... Okej, tu teraz. Teraz damy dużo. Cyk. Tu jest taki mięciuchny ten podłokietnik. Troszeczkę się różni od tego tutaj. Okej, dałem grubo, docieram. No i tutaj teraz widać przyciemnienie. I połysk, sprawdźmy. Słuchaj, delikatny połysk, ale to minimalny. Tak naprawdę jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Tu mi się podoba, fajnie usiadło. Jeszcze raz. Teraz tu. Okej. Mamy produkt? Mamy jeszcze. Poczekaj. I będzie wydajny ten produkt. Dobra, dawaj go grubo, dziadzia. O, tu widać, że coś siedzi. Zobacz, widzisz? Tutaj położyłem takiego skurwiela, że nie mogę go zmyć. Nie mogę go zmyć. Zobacz. Od razu widać. Zobacz, nic się po nim nie przyjmuje. Kompletnie. Widzisz to? Tak to jest. Kurde. Okej. Dobra. I teraz zabieram. Tak, przyciemnienie jest. Przyciemnienie jest. Jak najbardziej. Przyciemnia. Błyszczy. Proszę cię, przestań. Błyszczy. Błyszczy. Wiesz co? Nie daje za dużego połysku. Fajnie przyciemniło. Fajnie odżywiło. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest całkiem nieźle. Większe przyciemnienie. O, ale słuchaj. O kurczę, odparowuje i już nic nie ma. Ojej, co się stało? Tu? No to nieźle, słuchaj, po odparowaniu nie ma nic. Nieźle. Tutaj siedzi cały czas. Czy fajny? Fajny, całkiem niezły. No dobra, tutaj dziękujemy.
wyłączamy. Raz, dwa i trzy. Tararam, tam, tam. Ok, słuchaj, tak szybko podsumowując, żeby nie było, bo czasu jest mało, baterii, czasu, tak, miejsca na karcie, jeszcze mniej. Podsumowując, słuchaj, z tych wszystkich produktów osobiście najbardziej podoba mi się Kudę, Quick Detailer i płyn do szyb. Naprawdę, rewelacja. Tu, jeżeli chodzi o ten produkt, do dressing do wnętrz, jest to, on jak się uspokoi, to rzeczywiście przyciemnia i nie daje za dużego połysku. Jest dobrze, naprawdę, a ten plastik jest wredny. I tu jest naprawdę dobrze. Na Audi usiadł tak, że kurczę, tak naprawdę po odparowaniu nic nie ma. Na miękkim plastiku będzie go fajnie uzupełniał, będzie takie mega przyciemnienie bez nadmiernego połysku. Wiadomo, to wszystko zależy od plastiku. Czy mi się podoba? Spoko, może być. Najgorszy dla mnie to był, kurczę, chyba ten top coat, wiesz, i wos w płynie. Nie czuję ich, nie czuję ich, ale tu powiem krótko, szczerze, jebnięcie jest fajne, naprawdę. Im dłużej, tym lepiej. Ten produkt tak jakby zaczynał, naprawdę, siedzi fantastycznie. Bardzo fajnie. Tu średnio z tym woskiem, gdzie go dałem tak optymalnie, za to tu, jak go dałem grubo, jest lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. A najfajniej jest tutaj z tym kudakiem. Tutaj szybka sprawa, poszło elegancko. Dobra, słuchaj, teraz tak, co zrobimy? Mam nadzieję, że czasu jeszcze mam, sprawdzę. Spoko, 8 minutek. Sprawdzimy krople. Nigdy tego nie robię, drzwi zamknę w Audi i lampę do góry. Upsa, dobra. Zobaczymy, jak się długo utrzyma. Nigdy tego nie robię, ale że jest taka akcja, jaka jest, sprawdzimy sobie. Sprawdzimy sobie. A co on tak dziwnie leje? Ok. Sprawdzimy sobie hydro. Wezmę tak, mikrofibrę. Taką, która będzie mogła trochę powciągać. Tu jest po płynie do szyb. Nie, po płynie do szyb tam. To jest po tym, nie pamiętam po czym. A, po top coacie. Odejdź proszę! Co ci się dzisiaj dzieje? No oszalałaś! Już tego się słuchać już nie da. Widać gdzie jest? Tutaj. Odcięcie. Jest. Uspokój się! Przepraszam cię. I się obraziłem. Kiedy ją zamknę. Tak jak widziałeś, odcięcie jest, więc produkt siedzi. Ewidentnie. I on najmniej przyciemnia. Taki jest, kurczę, ciężko mi ugryźć. Tu teraz. Zobaczymy najpierw lampy. No jest, lepsze hydro niż było. Oczywiście, powinno minąć kilka godzinek, no ale nic. Zobaczmy tu. Zjazd. Jest nieźle. Dobra, i teraz tak, tu miałem tafle. Nie, jest dobrze. Ok, i więcej nie męczę. Więcej nie męczę. Zobaczymy. Być może powstanie kolejny film. Mamy 7 minutek. Wosk. Tu była tafla. Siedzi rewelacyjnie. Bardzo ładne kropelki. Bardzo fajnie. Ok. Nie praktykuję tego, no ale mówię. No jest jak jest. Wiadomo, jest to szybki strzał. Projekt no name. Wosk znamy. Teraz tak. A, tu było mega hydro. To. A, jeszcze chcę sprawdzić. Wow! Ho, ho. Na folii siedzą pięknie. Tak. Wosku, wosk, fantastyczne krople. I on lubi, jak się go da dużo. Uwielbia. Rewelacja, kropelki. Quick Detailer. No tutaj były fajne krople, tu był zjazd. Elegancko. Wow. Najładniej chyba z tych wszystkich. No tak jak mówiłem, Quick Detailer dla mnie jest z tych wszystkich produktów na chwilę obecną najfajniejszy. Jeżeli chodzi o połysk, ten skurwiel. O, usiadł. Naprawdę usiadł. Naprawdę usiadł. On im dłużej, tym lepiej. Myślę, że tak po godzince, dwóch to będzie całkiem fajny połysk. Ten produkt też mi się podoba. Jakby nie ta taka tempa trochę aplikacji, ale moim zdaniem może trzeba dać go więcej po prostu i to wszystko. Nie wiem, jak zachowa się na czarnym, czy nie będzie miał smug. No dobra.
Słuchaj, żeby nie przedłużać. Dziękuję osobie, która mi to wysłała. Cztery sprytne buteleczki. Nie wiem, jak byłeś szybki i sprawny, to wiesz, że już pojawiła się szybka wstawka. Pierwsza osoba, która coś tam miała napisać, zgarnia resztę tych produktów. Tego top-coutu to jest dużo. W ogóle no, tyle, ile zużyłem, tyle jest w butelkach, więc raczej jest mniej. O tak. A reszta leci do Ciebie. Jeżeli zdążyłeś, bardzo mnie to cieszy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, że mogłem się pobawić tymi produktami. Wosk jest bardzo fajny. Nie będę miał już okazji się nimi pobawić, bo co? Bo lecą w świat. I jeszcze raz podsumowując. Najfajniejsze uderzenie. Najfajniejsze, naprawdę. Bez przyciemnienia. Wosk moim zdaniem. Fajne kropelki. Śmieszne. Taka kurcza aplikacja, no bez emocji. Kudeczek. Zajebisty. Delikatne przyciemnienie. Piękna śliskość. Piękna aplikacja. Piękne krople. Dressing do wnętrz. Spoko. Naprawdę, o, teraz z daleka idę i patrzę. I słuchaj, teraz to już w ogóle po odparowaniu uspokoił się. Nie ma nadmiernego połysku, fajne przyciemnienie. Myślę, że sprawdzi się na każdym tworzywie. Ogólnie produkty średnio, średnio. A, i płyn do szyb przypomina mi bardzo mój ulubiony. Naprawdę, praca mega. No dobra, a tak naprawdę... Dobra opcja. Dobra opcja i tutaj nie mogę powiedzieć, że produkt któryś był beznadziejny. Nie. Wszystkie naprawdę trzymają poziom. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.